Trwa budowa Centrum Rekreacji i Wypoczynku przy ulicy Ogrodowej na osiedlu Wólki. Siłownia pod chmurką będzie służyć nie tylko mieszkańcom osiedla, ale też rowerzystom korzystającym ze ścieżki rowerowej. Zamontowano już część urządzeń i udało się uporządkować teren wokół inwestycji. Nowy Sącz może stać się rowerową stolicą Polski. Dla najaktywniejszych rowerzystów, którzy dołączą do wyzwania i będą kręcić kilometry dla Nowego Sącza, przewidziane są atrakcyjne nagrody. Wystarczy pobrać aplikację na swojego smartfona i jeździć na rowerze. Od 1 czerwca do 16 sierpnia trwa oficjalny trening przed rywalizacją. Natomiast rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski potrwa od 1 do 30 września. Szczegóły na stronie internetowej miasta nowysacz.pl. Kończą się prace przy budowie miejsca do rekreacji przy ścieżce pieszo-biegowo-rowerowej nad Kamienicą. Zostały tam zainstalowane urządzenia do ćwiczeń, będzie także turystyczna wiata przystankowa. Rozpoczęliśmy też montaż pierwszych ław wzdłuż ścieżki, o które wnioskowali rowerzyści. Nowosądeczanie wracają nad nasze piękne rzeki. Wraz z moim zastępcą, panią Magdaleną Majką, podziękowałem nauczycielom, którzy włączyli się w akcję Korki od Prezydenta. W czasie ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa, nauczyciele z kilku nowosądeckich szkół nagrywali lekcje online, które były publikowane za pośrednictwem lokalnych mediów. Trwają egzaminy maturalne i myślę, że dołożyli państwo swoją cegiełkę do sukcesu naszych maturzystów. Jeszcze raz dziękuję. Wręczyłem pani Michalinie kartę nowosądeczanina z numerem 21079. W wyborach na prezydenta miasta Nowego Sącza otrzymałem 21 078 głosów. Ta karta powoduje, że przekraczamy o jeden liczbę osób, które oddały na mnie głos. Bardzo się cieszę, że mieszkańcy Nowego Sącza mi zaufali i widzą, że spełniam obietnice wyborcze. Mam nadzieję, że pani Michalina będzie zadowolona z użytkowania tej karty oraz przywilejów, które otrzyma dzięki niej. Od poniedziałku otwieramy świetlice osiedlowe po prawie 3-miesięcznej przerwie. Oczywiście przy zachowaniu wszelkich zaleceń sanitarnych. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Zdajemy sobie sprawę, że kończy się rok szkolny i rozpoczynają się wakacje. Codziennie młodzi nowosądeczanie powyżej 6 roku życia będą mogli skorzystać z oferty świetlicowej. Przez 4 godziny dziennie będą prowadzone zajęcia o różnorodnej tematyce. Mając na uwadze ograniczenia w liczbie dzieci mogących skorzystać z zajęć, został wprowadzony system zapisów na zajęcia z założeniem rotacji tygodniowej. Wstępnych zapisów można dokonać telefonicznie bezpośrednio u animatorek osiedlowych. Na dzieci i młodzież czekają świetlice osiedlowe Centrum, Kilińskiego, Nawojowska, Przydworcowe i Stare Miasto. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej z kolejnym dofinansowaniem. Gratulacje dla prezesa Pawła Kupczaka i jego współpracowników. Cieszy mnie wyjątkowa aktywność spółki w obszarze pozyskiwania środków zewnętrznych i realizowanych inwestycji. Całkowity koszt inwestycji to prawie 4 miliony złotych. Dofinansowanie pokryje 85% kosztów. Dzięki dofinansowaniu zostaną m.in. wymienione 40-letnie rury ciepłownicze na osiedlu Gorzków i Wojska Polskiego. Podpisałem umowę partnerską o współpracy w ramach programu Karta Nowosądeczanina z lokalną firmą Saga. Mieszkańcy posiadający kartę Nowosądeczanina otrzymają zniżkę 8 groszy na litrze paliwa. Saga to dystrybutor firmy Lotos. Polecam tę stację paliw przy ulicy Nawojowskiej. Rozpoczyna się realizacja 6 edycji budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza. W 2020 roku, podobnie jak w roku ubiegłym, każdy mieszkaniec Nowego Sącza może zgłosić projekt do budżetu obywatelskiego. Na realizację zwycięskich projektów przeznaczymy w tym roku łącznie ponad 3 miliony złotych. Jest to o ponad 1 milion złotych więcej w stosunku do roku ubiegłego. Nabór wniosków rozpocznie się 15 czerwca i potrwa do 6 lipca. Podanie ostatecznej listy projektów poddanych pod głosowanie budżetu obywatelskiego zaplanowano na połowę września. Szczegóły na stronie www.bo.nowysacz.pl.